Przyczyna celowa oczami informatyki. Porządek celowy w filozofii jest to własność uporządkowania rzeczy, zjawisk i działań ze względu na racjonalny i zaplanowany cel. Znanym przykładem takiego uporządkowania są zamiary i działania ludzkie. Dom ma ściany, dach, okna i różne sprzęty po to, by dało się w nim wygodnie mieszkać. Zegar słoneczny wskazuje godzinę, bo tak go zaprojektowano, pisał niegdyś Cyceron. Podobny rodzaj organizacji starożytni filozofowie dostrzegli też w złożoności natury, co doprowadziło do wniosku, że istnieje w świecie pewna twórcza inteligencja. Było to bardzo istotne dla stworzenia nauk przyrodniczych. Pisałem o tym szerzej w książce Porządek i przygodność. To jednak nie wyczerpuje roli tej koncepcji w nauce. Istnieje też inna nauka, która rozwinęła zbliżony, lecz bardziej ścisły koncept dotykający problemów takich jak kompresja, sztuczna inteligencja czy wnioskowanie empiryczne. Trójka informatyków i matematyków, Ray Solomonow, Andrej Kołmogorow i Alonzo Church, około roku 60 niezależnie od siebie opracowała pojęcie złożoności algorytmicznej, zwanej też złożonością Kołmogorowa. Złożoność algorytmiczną definiuje się przez minimalną złożoność programu komputerowego, koniecznego, by rozwiązać jakiś problem czy odtworzyć jakieś dane. Dla przykładu rozważmy pewien ciąg danych. Możemy uwzględnić dowolny rodzaj danych. Tekst, obraz, dźwięk albo też coś innego. Złożonością algorytmiczną będzie wówczas długość najkrótszego programu, który uruchomiony na pewnej maszynie liczącej wygeneruje ten właśnie zbiór danych. Program generujący ciąg 240 liter ABC, 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 ABC i tak dalej możemy więc nieformalnie zapisać jako 80 razy powtórz wypisanie ABC. Byłby to krótszy program niż taki, który mógłby napisać parę zdań z encyklopedii wiedzy ogólnej. Gdyż istnieje tu pewien prosty schemat w danych, to znaczy złożoność algorytmiczna jest niewielka. Ten rodzaj złożoności pozwala uchwycić złożoność i uporządkowanie, ale zarazem skupia się na czymś innym niż to, co uważamy za złożone lub uporządkowane na pierwszy rzut oka. Ciąg liczb naturalnych od 1 do miliona nazwiemy uporządkowanym, ale nie jest złożony algorytmicznie. Generuje go bowiem bardzo prosta reguła. Trzeba zacząć od jedynki i zwiększać ją o 1 w każdym kroku. To da nam wszystkie liczby naturalne do miliona. Projekt nowoczesnego mikroprocesora, złożonego z miliardów tranzystorów, jest z kolei zarówno uporządkowany, jak i złożony, gdyż przedstawia bardzo skomplikowaną maszynę o ogromnych możliwościach. Złożoność algorytmiczna okazuje się własnością bardzo podobną do tego, co filozofowie nazywali porządkiem celowym, własnością systemów, które zostały zaprojektowane w sposób rozumny. Podobnie do porządku celowego, znajdowanie optymalnych rozwiązań do problemów złożonych w sensie złożoności algorytmicznej jest charakterystyczne dla inteligencji ludzkiej i okazuje się bardzo trudne dla systemów sztucznej inteligencji. Rozważmy parę przykładów. Celem kompresji jest na ogół zapisanie jakiejś informacji w jak najmniejszej ilości pamięci komputerowej. Na przykład jeśli mamy grafikę złożoną z miliona pikseli, możemy ją zapisać w sposób naiwny, zapisując kolor każdego piksela na kilku bajtach pamięci. To jednak nie jest zbyt efektywne. Często można zaoszczędzić wiele pamięci, zapisując obraz jako zbiór kolorowych prostokątów, na przykład. Skuteczność takiego podejścia będzie jednak zależeć głównie od tego, czy sposób kompresji pasuje do struktury obrazu, który zamierzamy skompresować. Niektóre obrazy są na tyle złożone, że nie da się ich silnie skompresować prostą metodą bez utraty jakości. Inne zaś można zapisać w bardzo niewielkiej ilości pamięci, jeśli faktycznie ich struktura przypomina kolorowe prostokąty. Te pierwsze odpowiadają wysokiej złożoności algorytmicznej, a te drugie niskiej. Inny ściśle powiązany problem to zadanie napisania programu, który wykonuje pewną operację przetwarzania danych, np. sortowanie, wyszukiwanie czy właśnie kompresję. W tym wypadku możemy złożoność algorytmiczną przypisać konkretnemu zadaniu jako długość najkrótszego programu, który jest w stanie je rozwiązać. Wówczas zadanie bardziej złożone będzie miało większą złożoność algorytmiczną. Sortowanie tablicy i generowanie zbioru Mandelbrota na płaszczyźnie są więc zagadnieniami prostymi, bo program, który to robi, można zapisać w kilkunastu instrukcjach w języku C. Zbiór Mandelbrota jest to fraktal o fantazyjnych kształtach, które wydają się dla nas bardzo złożone. Link zamieściłem w opisie. Niemniej cała ta struktura może być wygenerowana przy użyciu prostych reguł matematycznych, ma więc niewielką złożoność Kołmogorowa. Kompletny parser współczesnego języka programowania potrzebuje wielu tysięcy instrukcji. Jest więc bardziej złożony.
Opisaliśmy pewne intuicje, czym złożoność algorytmiczna jest, ale nie wyjaśniliśmy do tej pory, dlaczego złożoność algorytmiczna jest ważna. Jeden z powodów jest taki, że znajdowanie optymalnych w sensie złożoności algorytmicznej rozwiązań dla złożonych problemów jest bardzo trudne dla systemów sztucznej inteligencji. Zarazem jest to bardzo charakterystyczne dla inteligencji ludzkiej i jest to jeden z powodów, dla których komputery nie potrafią obecnie wyręczyć programistów, inżynierów i innych wyspecjalizowanych zawodów. Dlaczego tak właściwie te problemy są trudne? Istniejące obecnie systemy uczące się działają dobrze, jeśli możliwe jest iteracyjne, inkrementalne rozwiązanie problemu. Algorytm buduje coraz lepsze i lepsze rozwiązanie danego zagadnienia, posługując się informacją zwrotną o jakości istniejącego rozwiązania. Chcąc nauczyć sieć neuronową klasyfikacji obrazów, na przykład, zaczynamy uczenie od modelu, który ma losowe parametry i nic nie przewiduje. Następnie wykonujemy serię kroków optymalizacji gradientowej, zmieniając parametry tak, by model przewidywał nasz zbiór danych coraz lepiej. Gdy uczymy model odróżniać obrazy psów i kotów, na początku nauczy się on odróżniać niewielką liczbę przypadków najbardziej oczywistych, a później będzie się uczył coraz większej liczby przypadków coraz trudniejszych, korzystając z już nauczonych wcześniej informacji. Takie podejście nie zadziała jednak z każdym problemem. Znacznie trudniejsza jest optymalizacja dyskretna, w której parametry rozwiązania są liczbami całkowitymi. Trudniej wtedy poprawiać inkrementalnie nasze rozwiązanie niż w optymalizacji gradientowej, gdyż musimy wykonywać losowe skoki w przestrzeni parametrów, próbując znaleźć lepsze rozwiązanie. Optymalizację dyskretną można pod tym względem porównać do błąkania się we mgle, gdzie wykonujemy w tej mgle skoki i jeszcze szukamy zgubionego zegarka. Znanym przykładem optymalizacji dyskretnej jest szukanie optymalnych ścieżek w grafie, czyli problem Commis-Voyagera, czy też kolorowanie grafu najmniejszą liczbą kolorów. Znalezienie optymalnych rozwiązań do tego rodzaju problemów jest bardzo kosztowne, nawet dla niewielkich danych. Istnieją przy tym algorytmy, które pozwalają nieźle rozwiązać część przypadków, jak branch and bound czy branch and cut. Algorytmy te jednak zawodzą, gdy zawodzi ich główna idea, że podążanie za jakąś heurystyką, jak na przykład budowaniem rozwiązań lokalnie optymalnych albo rozwiązaniem uproszczonej wersji problemu, znacznie przybliży nas do rozwiązania globalnie optymalnego. W przypadku problemu Commis-Voyagera, czyli wędrownego sprzedawcy, który potrzebuje odwiedzić listę miast, pokonując przy tym jak najkrótszą trasę, można to wyjaśnić tak. Lokalną heurystyką, czyli lokalnie optymalnym postępowaniem, jest przemieszczać się z jakiegoś miasta do miast położonych możliwie najbliżej. Co jednak, gdy nasz Commis-Voyager nie skorzysta dzięki temu z okazji, by zaliczyć jakieś pobliskie miasto i będzie musiał nadrobić dużo więcej drogi później, by do niego wrócić. To właśnie jest przykład dość trudnego problemu optymalizacji. Można o tym więcej posłuchać na kursach z optymalizacji na Coursera. Linki zamieszczam w opisie. Problemy złożone w sensie złożoności algorytmicznej mają nieco podobną trudność. Na ogół nie da się napisać dobrego programu metodą optymalizacji funkcji kosztu, metodą poprawiania krok po kroku. Powszechnie stosowany algorytm sortowania tablicy, na przykład QuickSort, składa się z zupełnie innych części niż algorytm nieoptymalny, jak na przykład BubbleSort. Napisanie połowy dobrego algorytmu nie jest jeszcze działającym rozwiązaniem. Nie ma skuteczności większej niż zero. Można to też porównać do pułapki na myszy. Składa się ona z kawałka deski, mechanizmu spustowego i sprężyny. Każdy z tych trzech elementów jest konieczny, by pułapka łapała jakieś myszy. Gdybyśmy mieli tylko dwa elementy, a nie trzeci, to nie złożylibyśmy działającej pułapki. Potrzebujemy wszystkie trzy elementy naraz. W efekcie proces inkrementalnej optymalizacji nie jest w stanie zaprojektować dobrej pułapki. Informację zwrotną, jakie powinny być elementy, mamy dopiero wtedy, gdy złożymy prototyp pułapki. Ale by złożyć prototyp, potrzebujemy gotowych elementów. Błędne koło. Jest to ogólna struktura hierarchiczna. Optymalne rozwiązanie problemu składa się z pewnych szczególnych elementów, które są przydatne dopiero wtedy, gdy złożymy w całości je wszystkie. Nie da się problemu uprościć przez rozłożenie go na mniejsze problemy, ani też przez rozwiązanie najpierw uproszczonej wersji problemu. Systemy uczenia maszynowego słabo sobie z tym radzą, gdyż już na początku, wybierając model, zakładamy pewną strukturę elementów, pewne składniki budulcowe. Mogą to być drzewa decyzyjne, neurony sieci neuronowej, równania liniowe albo też inne matematyczne abstrakcje. Nieco bardziej efektywnie jest przetestować dużą liczbę modeli uczenia maszynowego i wybrać taki, który akurat działa najlepiej w danym problemie. To podejście jest czasem skuteczne, jednak gdy natrafia na wysoką złożoność algorytmiczną, nie jest w stanie dorównać rozwiązaniom tworzonym przez człowieka. Wiele przykładów tego rodzaju problemów można znaleźć w artykule
on Measure of Intelligence z 2019 roku. Artykuł opisuje zbiór danych zawierający około 1000 prostych zadań i gier logicznych na kwadratowej planszy. Dla każdego zadania, na podstawie kilku przedstawionych przykładów, system powinien rozwiązać jeden problem tego samego rodzaju. Zadania te są rozwiązane przez człowieka ze skutecznością około 80%. Systemy komputerowe do tej pory są w stanie rozwiązać tylko około 30% problemów, co i tak pewnie jest wynikiem zawyżonym, co wynika z podobieństwa niektórych przykładów w udostępnionym użytkownikom zbiorze treningowym do zbioru testowego. Innym przykładem takich trudnych dla sztucznej inteligencji problemów są testy CAPTCHA, używane przez firmy internetowe, by uniemożliwić botom dostęp do ich usług. Typowym testem może być na przykład rozpoznanie, czy na obrazku jest autostrada. Elementy obrazu są na ogół na tyle niewyraźne, że sieć neuronowa nie będzie potrafić na nim wskazać, gdzie jest sygnalizator, nasypy, asfalt, barierki itd. Ale człowiek potrafi zinterpretować strukturę relacji między częściami, rozumiejąc, jak na ogół zbudowana jest autostrada. Reasumując, złożoność algorytmiczna jest pojęciem zbliżonym do znanego od starożytności porządku celowego i może być zastosowana do opisu podobnych problemów, wydobywając na światło dzienne ich istotę. Po pierwsze, zdolność znajdowania optymalnych rozwiązań złożonych algorytmicznie problemów jest istotna dla wyjaśnienia inteligencji ludzkiej, jak również badań nad inteligencją sztuczną, gdyż odpowiada ona za bardzo istotną część tego, do czego ludzka inteligencja jest zdolna. Maszyny odtwarzają dziś niektóre z umiejętności rozumu człowieka, ale inne nie. Większość problemów komercyjnych jest dla sztucznej inteligencji trudna wszędzie tam, gdzie problem ma złożone niuanse i wymagana jest wysoka bezbłędność. Samojeżdżące samochody, pisanie profesjonalnych tekstów, czy analiza wyników badań medycznych, czy rozpoznawanie dźwięku w obecności hałasu są właśnie takimi problemami. Tam, gdzie sztuczna inteligencja rozwiązuje problem, robi to wyraźnie inaczej niż człowiek. Programy komputerowe są w stanie wygrać z najlepszymi graczami w Go czy w szachach, posługując się przy tym ogromną mocą obliczeniową i symulując miliardy pozycji gry, co jest stosunkowo proste, przynajmniej od strony koncepcyjnej, gdyż problemy gier planszowych mają prostą strukturę symboliczną. Ale to nie odpowiada, dlaczego mistrzowie tych gier osiągają niewiele mniej, rozważając niewielką liczbę kombinacji i posługując się zapewne podobnymi umiejętnościami, jakich ludzie normalnie używają przy rozwiązywaniu innych trudnych problemów teoretycznych. Dzięki tym umiejętnościom mistrz Go Lee Sedol był w stanie zaskoczyć system AlphaGo w jednej z gier, wygrywając bardzo oryginalnym posunięciem. Choć oczywiście 4 pozostałe mecze przegrał. To jest prawdziwa zagadka do wyjaśnienia w dziedzinie inteligencji, jeśli tylko chcemy wyjaśnić, dlaczego i w jaki sposób człowiek przewyższa pod względem rozumu zwierzęta. Redukcjoniści utrzymujący, że człowiek jest pod tym względem jedynie bardziej udolnym zwierzęciem, nawet powyższego problemu nie ruszyli. A tym sposobem nie wyjaśnili większości działalności ludzkiej kryjącej się pod słowem cywilizacja. Dlaczego i jakim sposobem stworzyliśmy naukę, technologię, kulturę, sztukę, język? Po dziś dzień tego nie wiemy. Inne ważne zagadnienie złożoności algorytmicznej pojawia się w biologii. Część systemów biologicznych wymaga złożenia ze sobą wielu elementów, które są ściśle dostosowane tylko do tego konkretnego zastosowania. Przykładem jest ludzkie oko, które można porównać do zaawansowanej kamery cyfrowej, z autofokusem, regulacją czułości i rozpoznawaniem obiektów. Zbudowanie takiego systemu od zera na gruncie optymalizacji, i to dodajmy optymalizacji dyskretnej, jest bardzo nieprawdopodobne. A taką właśnie optymalizacją jest od dawna opisywany mechanizm ewolucji przez akumulowanie korzystnych zmian w kodzie DNA. Profesor Armin Moczek z Indiana opowiedział o tym ostatnio tak w artykule dla Guardiana. Pierwsze oko, pierwsze skrzydło, pierwsza placenta. Skąd się one wzięły? Wyjaśnienie tego jest fundamentalną motywacją biologii ewolucyjnej. I nadal nie mamy dobrej odpowiedzi. Klasyczny pomysł gradualnych zmian, jeden szczęśliwy przypadek po drugim, całkowicie zawiódł. Według artykułu grupa naukowców twierdzi obecnie, że jakieś zupełnie inne niż do tej pory mechanizmy muszą być uwzględnione przez ewolucję, co nazywają rozszerzoną syntezą ewolucyjną. Jeszcze innym problemem dotykającym złożoności algorytmicznej jest kwestia uporządkowania świata w fizyce. Mówiąc, że świat jest wysoce uporządkowany, możemy też powiedzieć inaczej. Nasze dane zmysłowe mogą być opisane przez pewien program, gdzie niewielka liczba zasad uniwersalnych w przestrzeni i niezmiennych w czasie pozwala przewidzieć i opisać dużą część zjawisk. W efekcie problem odkrycia praw fizyki jest nieco analogiczny do problemu kompresji danych zmysłowych, jak opisał go też Ray Solomonow w swojej formalnej teorii uczenia. Co więcej, wszechświat jest obiektywnie uporządkowany w takim sensie, że istnieje w nim wysoka złożoność algorytmiczna.